monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Jeżeli będziesz pracować jako monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, będziesz wykonywać następujące czynności zawodowe. Montowanie systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich, wykonywanie robót tapeciarskich, wykonywanie robót posadzkarskich, wykonywanie robót okładzinowych. Osoba, która wykonuje remonty w obiekcie, powinna być punktualna, rzetelna, posiadać predyspozycje manualne. Osoba wykonująca ten zawód musi znać dobrze technologię i zakres prac, które będzie wykonywała. Spodziewam się i oczekuję od ludzi, którzy wykonują ten zawód, aby stale dokształcali się, ponieważ technologia postępuje naprzód, są stale nowe materiały i różnego rodzaju nowe technologie. Wydaje mi się, że jest to praca, która pozwala osiągnąć dobre i bardzo dobre warunki finansowe, ponieważ budownictwo jest w rozkwicie i dobrzy fachowcy są stale poszukiwani. Dobre ekipy budowlane są stale poszukiwane na rynku pracy. Wydaje mi się, że sukces można osiągnąć zarówno w kraju, jak i za granicą, pracując w tym zawodzie. Wybrałem ten zawód z tego względu, że mój tata pracuje w tym zawodzie i przyuczał mnie jeszcze kiedy byłem w szkole średniej. Pracuję w tym zawodzie 5 lat. Moja praca polega między innymi na montowaniu systemów suchej zabudowy, czyli ścianek karton-gipsowych, wykonywaniu robót malarskich, tapeciarskich. Wykonuję również prace okładzinowe, posadzki z glazury, terakoty. Aby dobrze wykonywać tę pracę, dobrze jest ukończyć szkołę profilową. Praca w zawodzie wymaga ciągłego dokształcania się ze względu na to, iż zmieniają się materiały budowlane, technika idzie do przodu. Trzeba ciągle poznawać nowe metody stosowane w pracach wykończeniowych. Wybrałem tę pracę ze względu na to, iż jest to coś, co mnie interesuje oraz można dobrze zarobić. W tym zawodzie można się dokształcać poprzez kursy, szkolenia. W przyszłości także planuję założyć własną firmę. Wybrałem ten zawód, ponieważ oczekuję od niego tego, że będę mógł bez problemu znaleźć pracę, ponieważ ten zawód ma duży zakres wykonywanych prac i można bardzo dobrze odnaleźć się na rynku. Szkoła zapewnia mi przygotowanie do zawodu zarówno w praktyce, jak i w teorii. Uczymy się tego, jak wykonywać daną pracę, jakie materiały nam będą potrzebne, jakie narzędzia będą potrzebne do wykonania tej pracy. Obecnie odbywam praktyczną naukę zawodu w firmie Budokomplex. Dzięki tym praktykom mogę się nauczyć wykonywania przyszłego zawodu. Wykonujemy prace m.in. szpachlowanie, murowanie, malowanie ścian wewnętrznych, docieplanie budynków, różnego rodzaju prace.
Naukę zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie poleciłbym osobom z zdolnościami manualnymi, takich jak precyzja, dokładność. I ten zawód może się podobać osobom, które lubią wykonywać swoją pracę w pomieszczeniach, ponieważ nie straszne im są warunki atmosferyczne. Po zdobyciu uprawnień do tego zawodu planuję zwiększyć swoją wiedzę, kontynuując naukę, co pozwoli mi w przyszłości na założenie własnej firmy. Jeśli chcesz pracować w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Zasadnicza szkoła zawodowa, 3 lata. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w trakcie trwania nauki. B5, B6, B7. Praca w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Ścieżka druga. Kwalifikacyjne kursy zawodowe B5, B6, B7 lub ukończenie 2 lat nauki w szkole ponadgimnazjalnej kierunkowej lub doświadczenie zawodowe w zawodzie. Minimum 2 lata. Potwierdzenie kwalifikacji B5, B6, B7 egzaminem zawodowym zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Praca w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Ścieżka trzecia. Zasadnicza szkoła zawodowa lub dokształcanie teoretyczne w formie pozaszkolnej plus praktyka w zakładzie rzemieślniczym. Potwierdzenie kwalifikacji egzaminem czeladniczym przed Komisją Izby Rzemieślniczej. Tytuł czeladnika w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Po przepracowaniu minimum 3 lat potwierdzenie kwalifikacji egzaminem mistrzowskim przed Komisją Izby Rzemieślniczej. Tytuł mistrza w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Praca w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.